Andrychów nie zawsze był taki, jaki widzimy go dzisiaj. Miejscowa ludność przed i w trakcie II wojny światowej przeżyła sporo. Nie przebiegała tutaj linia frontu, jednak represje, jakich doświadczyli mieszkańcy, w tym Żydzi i Cyganie, były okrutne i zbierały swoje śmiertelne żniwo przez cały okres wojny. W tym filmie prezentujemy zapomniane dawno już kadry Andrychowa i okolic czasu wojny. Okres letni 1939 roku coraz bardziej nasycony był atmosferą wojska i dyskusjami na temat ewentualnej wojny. W Wadowicach odbywały się skromne parady wojskowe 12 Pułku Piechoty. Jeden z mieszkańców Andrychowa wspomina. W sierpniu szyliśmy na prędce ze szmatek i waty maski gazowe. Uszczelnialiśmy drzwi do piwnicy, która miała służyć za schron przeciwlotniczy. Zakopywaliśmy co cenniejsze rzeczy na czarną godzinę. A starsi mężczyźni znów zaczynali opowiadać o taliańskim froncie, czyli włoskim, z I wojny światowej. W ostatnie dni sierpnia władze administracyjne miasta nakazały oklejać szyby okienne papierem, aby w czasie bombardowań nie powylatywały od wybuchów. A na skwerkach i w parkach zaczęto kopać rowy, które miały służyć jako schronienie przed odpryskami bomb i ostrzałem karabinów maszynowych. Wyznaczano także straże do pilnowania mostów. 1 września rozpoczęła się agresja Niemiec hitlerowskich przeciwko Polsce. Po 2 dniach walk niemiecka grupa Armii Południe przełamała front w okolicy Pszczyny, Żywca i Częstochowy. W 1 dniu wojny przelatują nad Andrychowem niemieckie samoloty. Startują z lotnisk w Słowacji i kierują się na zachód na linię frontu. Po południu pojawiają się na ulicach pierwsi uciekinierzy z Cieszyńskiego i Bielska, przekazując wiadomości o bestialskim mordowaniu Polaków na tych terenach. Wieczorem wjeżdżają do Andrychowa furmanki z aktami urzędów państwowych z Żywca i Milówki. Zgodnie z zarządzeniem władz, mężczyźni zdolni do noszenia broni opuszczają miasto, kierując się na wschód. Z niepokojem obserwują mieszkańcy Andrychowa wzmożony ruch samochodowy na szosie do Krakowa. 3 września wojska niemieckie zajęły Andrychów. Granica między Generalnym Gubernatorstwem a Rzeszą przebiegała rzeką Skawą. Ziemie polskie wcielone do Rzeszy podlegały szczególnie silnemu terrorowi hitlerowców. Rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję wyniszczania i wynaradawiania ludności polskiej. Z całą siłą uderzono w inteligencję, głównie w nauczycieli oraz we wszystkich tych, którzy zdaniem okupanta szerzyć mogli polskość i hamować proces germanizacji. W 1940 roku wywieziono do obozów koncentracyjnych grupę nauczycieli z Andrychowa. Aresztowano wtedy Tadeusza Wolfa, Alfonsa Zielińskiego i Stefana Zająca z Andrychowa, Stanisława Filipka z Roczyn, Stefana Majkuta, inspektora z Wadowic, Rudolfa Paździora z Inwałdu, Michała Szczygła z Gierałtowic, Tadeusza Kowalczyka z Brzezinki i innych. Nie ominęły także represje lewicowych działaczy KPP. Hitlerowcy realizowali swój plan germanizacji i oczyszczania terenu z elementów niewygodnych dla III Rzeszy. Na terenie Andrychowszczyzny akcja wysiedleńcza dotknęła głównie rolników. Wiele dziesiątek lepszych gospodarstw zostało zajętych przez kolonistów niemieckich, sprowadzonych z Węgier, Rumunii i Rzeszy Niemieckiej. Kilkuset kolonistów niemieckich zajęło najlepsze gospodarstwa w Inwałdzie, Wieprzu, Roczynach, Targanicach, Choczni i Bulowicach. Wyzutą z gospodarstw ludność polską wysiedlano do Generalnego Gubernatorstwa lub wywożono na roboty do Niemiec. Z wyszukanym wandalizmem niszczyli hitlerowcy wszystko to, co świadczyć by mogło o polskości zagarniętych ziem. Zniszczyli pomnik Grunwaldu, ufundowany przez społeczeństwo Andrychowa w 1910 roku w 500. rocznicę zwycięskiej bitwy z Zakonem Krzyżackim. Zburzyli stojącą na rynku figurę świętego Floriana, wspominaną w najstarszych źródłach dotyczących Andrychowa. Płomienie strawiły dom robotnika wybudowany ze składek andrychowskich włókniarzy. Obraz grozy okupacyjnych dni dopełniała zbrodnicza polityka hitlerowców w stosunku do Żydów. Pozbawiona środków do życia, stłoczona w getcie ludność żydowska wystawiana była na potworne cierpienia. Wszystkich zdolnych do pracy pędzono do ciężkich robót, m.in. do prac przy regulacji rzeki Wieprzówki. W 1943 roku zlikwidowano andrychowskie getto, wywożąc kilkuset Żydów do obozów śmierci w Oświęcimiu. Taki sam los
zgotowali hitlerowcy cyganom zamieszkującym w Sułkowicach oraz ludziom kalekim z Andrychowszczyzny. We wrześniu 1944 roku nowo zorganizowany pluton Armii Ludowej w Targanicach złożył przysięgę żołnierską. Ogółem w skład plutonu składającego się z trzech drużyn wchodziło 38 ludzi, w tym jeden żołnierz radziecki zbiegły z niewoli niemieckiej. Grupa Armii Ludowej z Targanic siała postrach wśród niemieckich kolonistów z okolicy Andrychowa. Napady na niemieckich bauerów zmuszają osadników do opuszczania podgórskich wiosek. Grupa wypadowa zrywa linię telefoniczną w Żykach i zdobywa 16 kg materiałów wybuchowych w kamieniołomach w Targanicach. Materiał wybuchowy przekazany do dowództwa okręgu posłużył do wysadzenia torów kolejowych i słupów trakcji elektrycznej. Sam Andrychów, silne skupisko policji niemieckiej, nie był miejscem żadnej akcji partyzanckiej. W Targanicach śmiałą akcję napadu na urząd władz niemieckich przeprowadził oddział Armii Krajowej z Porąbki. Partyzanci zdemolowali lokal, zabrali kartki żywnościowe oraz zabili w drodze powrotnej niemieckiego żandarma. Wycieńczone, upadające ze zmęczenia niemieckie oddziały ciągną w stronę Bielska. Niemka opuściła plebanię. 26 stycznia Niemcy przystąpili do zaminowania wielu obiektów Andrychowa. Zaminowano urządzenia zwrotnicze na dworcu PKP, most kolejowy na rzece Życzance, mosty drogowe na Wieprzówce, magazyny z odzieżą po więźniach oświęcimskich i największy zakład przemysłowy Andrychowa, dawną tkalnię mechaniczną braci Czeczowiczka. O godzinie 14 po wysadzeniu mostów na rzece Skawie Niemcy wycofali się z Wadowic do Andrychowa, gdzie zajęli stanowiska w przygotowanych jeszcze jesienią 1944 roku okopach strzeleckich, rowach przeciwczołgowych z gniazdami karabinów maszynowych i z zasiekami z drutu kolczastego. Przygotowano także stanowiska artyleryjskie na Pańskiej Górze, Jawornicy i Złotej Górce. W godzinach popołudniowych rozpoczęła się bitwa o Andrychów. Rosjanie nacierali od strony Inwałdu i od Wieprza. Po ostrzale artyleryjskim i użyciu czołgów Rosjanie przypuścili szturm na Pańską Górę i dworzec kolejowy. Proboszcz zapisał w kronice parafialnej. Dnia 26 stycznia rozpoczyna się walka o Andrychów. Na organistówce gorąco i niebezpiecznie. O północy uciekam do piwnic plebańskich. Zastaję tam około 30 osób, którzy uprzednio tam się schronili. Pociski przelatują nad plebanią. W kościele ulegają zniszczeniu okna i witraże. Nad kościołem i plebanią czuwała opatrzność Boża. Poza zniszczonymi w części witrażami i uszkodzonym od kul karabinowych dachem nie było większej szkody. Jakkolwiek pociski armatnie przelatywały koło wieży, a nawet jeden przeleciał przez drzwi balkonowe od wschodu i wyleciał przeciwnymi od zachodu, nie przynosząc samej wieży najmniejszej szkody. Już około godziny 23 Niemcy zaczęli wycofywać się przez Targanice i Czaniec w Beskid Żywiecki. Zdążyli jeszcze wysadzić w powietrze most kolejowy, podpalić magazyny i zakłady bawełniane. W sobotę 27 stycznia 1945 roku przed południem ostatni żołnierze niemieccy wycofywali się z Andrychowa. 28 stycznia w niedzielę rano o godzinie 6.30 od Zagórnika przybyły do Andrychowa pierwsze oddziały wojsk radzieckich.